Jezarka Zbożowa. Dobre. Czy to dzisiaj już będzie koniec tego sadzenia? Mam nadzieję. Bo tu chyba miesiąc sadzimy. Czy nie? Po horyzont ziemniaki jak nigdy. Ma być dobra cena, 3 zł za kilogram. To ma być dobra jak ziemniaki, tam ziemniaki. Ale tam są pastewne. A to jadalne sadzimy. To jak będzie ziemniaczane się zrobiło. No jak zboże jest po 50 groszy kilogram, to każdy chce mieć coś droższego. Zapali? No nie wiem, nie ładowałem dawno. A po co ładować jak ładuje? Ładuje, to zobaczymy.
mamy oddzielone odmiany. Tu wineta, a tu inna jakaś wczesna odmiana. Wysoko ciągnik mnie podniósł. Widzimy skoczka narciarskiego. O kurde! Spokojnie! Co jest? Rzuca mnie na prawo i lewo. To za długa była bita wczoraj. Coś pięknego. Dwie odmiany sadzimy w jednej sadzarce. W sadzarce, nie wiem, czy ta też jest automatyczna? Nic nie pisze, że ona jest automatyczna. Się kończą tamte.
dalej? Jedzie, ale to już niedługo. Co trzeba będzie jechać po worek ziemniaków do domu? No, co zostawię? To żywa posiel. Dawaj. Zabrakło dwóch wiader może, ale już można uznać, że jest posadzone. Ile tu mamy? 2 hektary? Hektar 90. To gdyby tak trochę odorać, trochę tego jeszcze więcej, nie wiem jak on się tam nazywa. Ale tu zawsze klin wychodzi, bo tu jest lepiej niż tamta strona. Aha, ale... I na jęczmieniu jest klin i tu na każdej działce jest klin, bo to jest 3 działki. W ten sposób. Ale wszystkie są pana, tamte żyto też pana? Nie, tamte w sąsiada. W ten sposób. Tu jest 2 działki, gdzie ziemniaki są. Mhm. Posadzamy. Ostatni kawałek. Sadzarka biedaszki. Ciągnik też z biedaszki.
To po skończonym sadzeniu to się święto jakieś robi? Bo po wykopkach są pokopki, tak? Tak. Po żniwach do żynki, a po sadzeniu sadzarki? Nie wiem co. Nie ma na razie co świętować. Nie ma co, jak to mówić. Można się cieszyć ze zbioru, a nie z tego, że się posadziło. Nie wiadomo co wyjdzie. Przyjdzie przymrozek w czerwcu i będzie po ptokach. W czerwcu nie będzie mrozu. Nie? Jedyny miesiąc w Polsce, kiedy nie ma mrozów, to jest czerwiec ponoć. W lipcu już są przymrozki, zimne janki. Kiedy to w sierpniu są? Koniec maja, początek czerwca wtedy walnęło. W czerwcu był? A w tamtym roku coś przymarzły ziemniaki. No nie przymarzły, bo po czwartej w nocy pryskałem wodą. Żeby nie przymarzły? Żeby nie przymarzły. Woda pomaga? A wilgoć daje jakąś taką chmurkę, tak? Ale to tajemnica. Bo to nie była woda. Nie, no woda. Woda. Woda obniża ten i nie ma mrozu. Wiem, że ogniska palą, bo dym powoduje to, że mróz nie się. Woda jest pierwsze słyszę. Tylko zrosić. I już. Żeby nie były suche. W ten sposób uratowane. A to było widać w oczach, jak jechałem na pole, jak trzeszczało przy tym moment. A co trzeszczało? Chwasty jak zwijało przy drodze. A te wszystkie wrażliwe chwasty to były tego, od razu się zwijały. Mm-hmm. Także w ostatniej chwili wyjechałem. To co, będziemy ten ciągnik remontować? Malowanie, naprawy, wszystko? Jak Unia kasę da, to będziemy remontować. A jak, nowa jak kabina, Unia... nowe maski, skrzynie naprawimy. Ale Unia tutaj jakoś... coś było wspawane, coś tu było pęknięte? Nie, czy to nie, tak jest? Nie, pokrywa od skrzyni, tylko że tutaj gwinty już nie trzymają. Aha. Nie, co za płytka tutaj jest. To wywala już. Każdy gwint, który chce się dociągnąć, to się zrywa, nie? Mhm. No jeszcze... ciągnik ma swoje lata. To znaczy tak, silnik to był wymieniony przy pierwszym remoncie, a to jest od czasów jeszcze PGR-owskich. Także kabina, skrzynia, tylny most, to wszystko jest PGR-owskie jeszcze. Nawet te błotniki, tylko te kawałki blach są. To kto wie, czy ten ciągnik nie pracował tu na tym polu, bo to był właśnie PGR. No dokładnie, tu pracował. Tu pracował. Tu. Czyli wrócił na stare śmieci. Tu, cały ten kawał i tam. Piękne te pole PGR-owskie. Do tych ciągników, jak w PGR przyjeżdżało na przykład coś chore czy coś, to przyjechało całe stado? Jak to wyglądało? Mieli te łamańce chyba, jeden albo dwa. A większe takie sprzęty? Większe. No to zależy jaki okres był. I dety też mieli? Był det. Był, też orali. A to chyba na początku orali, bo później już tak nie. Już te właśnie te łamańce. No później te 80-tki już weszły te większe. Polski na sprzęt. Tak. Bo te łamańce to nie były polskie, to nie, były ruskie. To ruskie czy niemieckie to były? A nie wiem. No skowronek się cieszy, że już posadzone. Zaczyna coś tu kropić, jakaś mgła się robi. No miało nie padać. Ale to już teraz niech pada. Co to za deszcz? Nie no, trzeba przeredlić, bo to mówię, wciskałem tu przednie redlice, a tylnie trochę luźne były. No ale to nie lepiej przeredlić ich troszeczkę później? Niech one trochę podrosną? No myśmy ciepło. Długo sadzili, to trzeba teraz te pierwsze. Ile? Z 2 tygodnie było sadzone, nie? No było, no nikt się nie spodziewał, że to tyle trzeba było sadzeniaków wsadzić. No i nawet się nie rzucało takiego tempa, żeby przecież nawet na szyję, nie? Co chwilę do centrali nasiennej jeździli po nowe odmiany. No tak. Dlatego to jest ile odmian posadzonych? Ze 5? Wineta, Klowanna. Wineta, Asterix, Lili, Quinanna. I to koniec. Przecież. Może gdzieś tam Mazura trochę. Mazur jeszcze. No to jest tych odmian. To naprawdę trzeba mapę mieć teraz szczegółową, gdzie tutaj co rośnie. Tam początek byśmy oddzielili. Chyba, że one jak będą rosły, to będzie widać po liściach, że są inne odmiany. Myśmy oddzielili początek Asterixem, to końcówki żeśmy nie oddzielili. Mm-hmm. Ale to będzie widać, inaczej będą kwitły. Ale jak łęta wyschnie, już nie widać. Ale to wtedy trzeba będzie pozaznaczyć, jak będą kwitły. Tak. Szybciutko policzyć rządki, policzyć tu. Tabliczki postawiać. Można tabliczki. Jak już żeby, nie będzie żaden zabieg. Żeby złodziej wiedział, które kopać. Nie, to złodzieje chyba nie chodzą. Kopią? Tu miałem, to przychodzili.
Ale to teraz współcześnie, czy do dawnej czasy, lata 90. Pszenica, teraz jęczmień, no to było 3 lata temu. Ale to tak rowerem ktoś podjechał, wziął wiaderko, czy samochodem kopali? Taki, miałem pecha, bo ustawiłem kamerę leśną i liść zasłonił. Lis? Liść. Liść? A skąd tu liście w szerym polu? No taki z tego, z ziemniaka, nie? A, w ten liść. No i złodziej miał szczęście, bo bym go nagrał. A to totalnie na kamerę, na kamerze krat. No to faktycznie, w dzień? No, chyba to taki już po obiedzie, nie? A, to widno było, nie w noktowizji. To byłoby go widać. A. Tylko żeby nie ten liść. A wiatr nasunął go, nie? Silniejszy wiatr wiał i go nasunął i kamerę. No to miał szczęście faktycznie. No ale to mógł przyjechać gdzieś z daleka, ale wątpliwe, żeby wiedział. No, z daleka to nie chodzą. A tym miejscowi? Podejrzenia są. Albo to się raz widziało w tych ziemniakach, jak z rowerami się chowali, kładli się, żeby nie było widać, że kradnie. Ale ile tam rowerem ukradł tam wiaderko? 10 kilo, 5. Jak cała wieś pojedzie po wiaderku? No to nie! Nie, pamiętam tam na dole, przy lesie ktoś miał też, no z tych dużych gospodarzy mieli ziemniaki. Klient się z rowerem w ziemniakach położył, myślał, że go nie widzę. No niestety, amatorzy na tanie ziemniaki zawsze będą. Chcą mieć świeże i młode. Co by tam płacić, jak ma na darmo? No, trzeba by było jakiś środek na rozwolnienie spryskać taki, żeby był dobry. Tylko czekać snip. Jęczmień już ma piękne kłosy. No a kombajn nie gotowy. No to jedziemy robić. A jeszcze nie posiany łubin. Już Wojtek. No ja nie wiem co ten Wojtek robi. On łubin teraz się dwa razy. Miał wprowadzać kombajn, a on się wziął za siewy. Fantastyczna działeczka ziemniaków. Przepiękna ilość. Po horyzont. Coś wspaniałego.